Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. W 2019 roku 106 milionów złotych na termomodernizację obiektów publicznych i mieszkalnych. 50 milionów złotych na rewitalizację w miastach i w gminach. 17 milionów złotych na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ponad 120 milionów złotych dotacji dla podlaskich przedsiębiorców. 164 miliony złotych na rewitalizację trasy 57 Kuźnica Białostocka Geniusze oraz linii kolejowej nr 923 Bufalowo Wschód Bufalowo. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 52 miliony złotych na szkolnictwo zawodowe, ponad 102 miliony złotych na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom niepełnosprawnym. Ponad 10 milionów złotych na wsparcie przedszkola. To są kwestie, które jako Zarząd Województwa Podlaskiego wsparliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szanowni Państwo, podczas kampanii wyborczej mówiliśmy, że nie chcemy być ostatni, jeśli chodzi o wydatkowanie środków unijnych. Obecnie zajmujemy 9 miejsce w rankingu kontraktacji środków. Przypomnę tylko, że w 2018, na koniec 2018 roku mieliśmy miejsce 15. 11 miejsce w rankingu płatności, też na koniec 2018 roku było to miejsce 15. Zdecydowanie szybciej niż poprzedni zarząd wykonaliśmy zasadę plus 3. Osiągnęliśmy najlepszy wynik wśród regionów, jeśli chodzi o kontraktację środków na innowacyjność i przedsiębiorczość. Jesteśmy tutaj w tej osi najlepsi w Polsce. Drogi wojewódzkie to praktycznie 1300 km naszych dróg. Natomiast my się wpisujemy w pewien system komunikacyjny naszego województwa, gdzie tak jak do niedawna nie było ani kilometra drogi szybkiego ruchu, teraz mamy już 800 w całości. Już jest realizowana Via Baltica, gdzie większość przechodzi tej drogi od Ostrowi Mazowieckiej poprzez południowo-zachodnią część województwa. Praktycznie za 2 lata będzie w całości ukończona i oddana użytkownikom. Też za chwilę będzie droga Via Carpatia, ta stara 19, która będzie uzupełniała. No i ona będzie też generalnie jeszcze nie wiadomo w którym miejscu, ale będzie szła w poprzek województwa, czyli albo na Ełk, albo na Suwałki przez Suchowolę, tędy Knyszyn. Także mamy bardzo dobrą sytuację komunikacyjną w województwie. Jeszcze jakbyśmy do tego dodali drogi żelazne, czyli kolej, myślę, że ten postęp będzie krokiem milowym w rozwoju województwa, dlatego że generalnie uzależniony jest rozwój od transportu.